Także dzisiaj Kuskówna będzie wyświetlany film. Brytyjski rząd niepokoi. Czyli nie wiadomo właściwie, co o tym wszystkim myśleć, ale jak w tej chwili Brytyjczycy radzą sobie z tą wizją Brexitu? Bo w pierwszym momencie mieliśmy wrażenie, że pojawiło się na Wyspach coś na kształt paniki. Myślę, że tak. Znaczy, myślę, że wiele osób się na początku nie spodziewało, że do tego wejście dojdzie. Jak czytamy dzisiaj w pierwszych biografii, które wychodzą, czy byłego dyrektora komunikacji Davida Camerona, czy dziennikarzy Sunday Timesa, którzy zebrali wypowiedzi różnych uczestników debaty politycznej po obu stronach, jakby w dniu referendum Boris Johnson, Michael Gove i Nigel Farage byli raczej przekonani, że oni tego referendum nie wygrają. W związku z czym tam na pewno było pewnego rodzaju zaskoczenie, kiedy ogłoszono wyniki i okazało się, że Wielka Brytania jednak z Unii Europejskiej wyjdzie. Na poziomie ulicy jest cały czas lekka konfuzja co do tego, czym jest Brexit. Czy to kluczowe pytanie teraz May, Brexit means Brexit, przemienia się w so what does it mean? Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie. Co tworzy bardzo dużą niepewność, która dotyczy też Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Pamiętajmy o tym, że niepewność i różne wersje Brexitu, różne wyobrażenia o Brexicie po stronie Brytyjczyków sprawiają, że część jest za likwidacją swobody przepływu osób, część za ograniczeniem, część za pozostawieniem w obecnej formie. Ta cała niepewność przekłada się na debatę polityczną dotyczącą migrantów w Wielkiej Brytanii, ale też na dyskusję dotyczącą ich statusu w przyszłości. W dalszym ciągu nie ma konkretnej gwarancji dla Polaków i innych obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii, że będą mogli zostać i pracować. To jest niewątpliwie coś, co nie pomaga i wiele osób po prostu się niepokoi tym, jaka będzie ich przyszłość w Wielkiej Brytanii. Ja mimo wszystko sugerowałbym, że na razie jeszcze nie ma się czego bać. Brexit się jeszcze nie zaczął, jeszcze jest przed tym długa droga. W parlamencie jest projekt ustawy gwarantującej prawa obywateli Unii Europejskiej, zgłoszony przez posła liberalnych demokratów Toma Brake'a, popierany przez polskie środowiska w Wielkiej Brytanii. Być może to będzie jakieś ustępstwo, które w toku tych ewentualnych dyskusji w parlamentu na temat artykułu 50, być może tam parlament gdzieś będzie w stanie wymusić tą decyzję, żeby te prawa były zabezpieczone. Ale ta niepewność dyskusji jest cały czas ogromna. Widzimy, że centroprawicowa i prawicowa prasa naciska na hard Brexit, centrowa i centrolewicowa prasa naciska na to, żeby jednak jak najbardziej zmiękczyć, jak najbardziej dopasować do ekonomicznej sytuacji jakiejś szerszej niż tylko Wielkiej Brytanii, w tym właśnie swobody przepływu osób i członkostwa. A sami Brytyjczycy w sondażach sami się już wahają w tym momencie, czy woleliby Brexit, czy nie, czy wolą gospodarkę, czy wolą imigrację. Odpowiedzi cały czas są bardzo, bardzo niejasne. To jest praktycznie 50-50. W związku z czym myślę, że ta odpowiedź cały czas będzie się kształtowała dopiero z biegiem czasu, kiedy będą coraz bardziej poznawali, co dokładnie oznacza ten Brexit. Teraz mieliśmy piękny spór dotyczący Toblerone, czekoladki Toblerone, która jeszcze zważyła bodajże 400 gramów. Teraz po Brexicie producent powiedział, że te przerwy, które są pomiędzy poszczególnymi kawałkami czekolady, będą zwiększone, bo koszt czekolady wzrósł ze względu na spadek wartości funta i tylko funta. W całej reszcie Europy Toblerone będzie bez zmiany. Natychmiast wywołało ogromną falę irytacji w mediach społecznościowych. Osoby nawet niektóre sugerowały, że po wyjściu z Unii Europejskiej być może Toblerone będzie już zupełnie płaskie, bo po prostu samą czekoladę, która jest tam na górze, na wierzchu, tego będzie trzeba zabrać. No, tego typu dyskusje, jak wcześniej o Marmite, smarowidle, które też były w podobny sposób dyskutowane, teraz o Toblerone, tego typu symboliczne dyskusje o ekonomicznym wpływie Brexitu na Brytyjczyków na pewno będą kształtowały opinię ich. Mówię trzesarskiej Kępy, moherowe, moherowa Warszawa. Chcą tylko brać, ale to trzeba dać. No, a przynajmniej wiecie Państwo, nie zabierać innym, bo to jest wstyd, proszę Państwa. No, tak. No to i mąż Hanki Gronkiewicz, jaka to ulica? No, Akowskiego 16, no to wiecie Państwo, no to jak dziad ma i jeszcze chce, no to właśnie ten dziad, no, nie wolno. Trzeba sobie umieć powiedzieć dość. A jeszcze mówili w radiu, że ta Hanka dała się złapać. Jakie głupia. Mądra byłaby, żeby nie chciała mieć więcej. A to wiesz, jak jest blisko, a ta Ewka w tym Pałacu Kultury Stalina i Lenina. A kto nie weźmie tych kotletów schabowych, która pracuje w barze Bistro Trojka? A kto nie weźmie tych kotletów schabowych? Dzisiaj w tym pałacu ateistycznym przecież, bo to też nie jest kościół, bo kościołów w Warszawie to i tak nie brakuje. Odbędzie się w kinotece Kuskówna, Karolina Kuskówna. 1500 osób będzie na... Daj spokój. Przybyło w ciągu następnych miesięcy. Mimo wszystko spodziewałbym się spowolnienia, jeśli chodzi o imigrację do Wielkiej Brytanii, ale niekoniecznie aż takiego. Jeśli ta liczba przekroczy magiczny milion,
Instytutu znowu będzie podchwytywane przez media, które są niechętne Polakom i niestety może się znowu przełożyć na wzrost nastrojów anti-ingetyng. Miejmy tylko nadzieję, że w tym czasie stanowcze decyzje rządu, stanowcze decyzje też także polskiego rządu w tej kwestii przeciwko przestępstwom motywowanym nienawiścią sprawi, że po prostu nie będzie tego, że dochodziło tego typu ataków. Ale czy my nie przesadzamy? To znaczy, czy to nie jest tak, że jednak zdecydowana większość Polaków mieszkających na Wyspach żyje jak żyła i w zasadzie nie doświadcza tego, tej fali hejtu, nienawiści czy niechęci wobec migrantów. To są jednostkowe przypadki. Absolutnie tak. Znaczy mówię, pamiętajmy, że Polaków jest prawie 1 986 000 w tym momencie, a ataków według danych ambasady Rzeczpospolitej w Londynie we wszystkich trzech okręgach konsularnych było 38. Jakby to jest bardzo zła sytuacja, to jest coś, co należy potępić i coś, co bardzo słusznie jest podejmowane w dyskusjach bilateralnych między Polską a Wielką Brytanią i też wiem, że polskie organizacje, bardzo wiele z nich pracuje z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii, żeby temu przeciwdziałać. Natomiast to jest jednak cały czas sytuacja na szczęście stosunkowo jednostkowa. Nie widzimy jakichś zorganizowanych prób atakowania Polaków albo czy na przykład doświadczacie pogardy? To znaczy, czy często są takie sytuacje, gdzie, nie wiem, przyznajesz się do swojej narodowości, do swojego pochodzenia i nagle słyszysz, ojej, jak na Polaka, no to jesteś całkiem inteligentny albo jakiś. Znaczy, słyszałem parę takich sytuacji tak od moich znajomych, którzy potrafili pójść gdzieś i mówić bardzo ładnym angielskim do restauracji czy do kawiarni i słyszeć, o, nie wyglądasz na Polaka, albo nie brzmisz jak Polak. Co oczywiście nie jest miłe. Jest jakby też znowu sygnałem pewnych nastrojów społecznych Wielkiej Brytanii, którymi musimy pokazywać jakby tą rolę Polaków, jako jednak mający ogromny wkład w tę gospodarkę, jednak generalnie naprawdę będących dobrze wykształconych, według danych statystycznych Polacy są lepiej wykształceni niż Brytyjczycy. Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii. W związku z czym jakby to jest ewidentnie coś, co możemy pokazać. 92% Polaków jest na stałe zatrudnionych. To też jest najwyższy stopień ze wszystkich grup narodowościowych w Wielkiej Brytanii. Więc jakby ta retoryka antyimigracyjna jest niestety bardzo odczepiona od faktów i od tego, co możemy sprawdzić. Więc może to jest po prostu podszyte zawiścią. Ja nie wiem, czym to jest podszyte, nie mam pojęcia. Natomiast wiem, że konieczne jest to, żeby prostować te fakty jak najczęściej i tłumaczyć Brytyjczykom, jaka jest sytuacja naprawdę. Bo Polacy nie są powierzchowni, proszę Państwa. Retoryka, polityka, polityka, powierzchowni. No to po polsku trzeba mówić ładnie, pięknym językiem. No, także nie dać się. A że mówi, to niech sobie mówi, no. Ludzie kłamią, ludzie we krwi mają to, że nawet gdyby mieli nie kłamać, to oszukują, kręcą. Jak on mówi, Brytyjczycy, on nie mówi, nie wydaje z siebie dźwięku, tylko mówi spółgłoskami jak Żydzi kiedyś. Przepraszam bardzo, jest akcent, jest samogłoska, jest U, A, I, O, E. Są to te spółgłoski. One są też akcentowane. I tutaj energię dajemy. On daje energię na spółgłoski. I to drażni, bo jak tak do ucha coś ktoś gada. O czym tu gadać, prawda? Jest ogromne, bo przecież panowie walczą. Tutaj mówi bogaci, bogaty, to będzie bogaty. Ja mówię, że mąż Gronkiewicz na Noakowskiego 16 przejął te kamienice. Zobacz, że ludzie mają gdzie mieszkać i jeszcze zabierają innym. To po co to gadać tutaj w Radiu Tok FM, że jak jesteś bogaty, to będziesz jeszcze bogatszy i takie dziadowanie w sumie, wiecie państwo, bo dziad nie powinien zabierać człowiekowi mieszkania, a powinien raczej się dzielić, ale to jest niemożliwe, bo dziad to jest dziad. I teraz proszę państwa, żebyś ty nie był dziadem, czytaj Biblię.